Siemanko, tak wygląda flow dla zwykłego kontrolera, czyli View Controllera, który wykorzystuje właśnie adnotację małpka controller. Nie? Czyli standardowe flow działania Spring MVC. Dispatcher po prostu widzi adnotację controller, no i będzie na pewno korzystać sobie z tego, że ktoś zwróci nazwę pliku i on będzie szukał tego View Resolvera, czyli 8 i 9 krok. No dobra, ale co jeżeli chcemy używać REST kontrolera? Czyli czegoś, co będziesz głównie używać. Nie będziesz używać raczej małpka kontroler zwykłego, tylko właśnie rest controller. No i to jest właśnie ta różnica, i to jest to pytanie na rozmowę rekrutacyjną, że jaka jest różnica między tym controller a małpka, małpka controller, a małpka rest controller, nie? Czyli tutaj, jak mamy nasz rest controller, czyli małpka rest controller i małpka controller. No i to, różnica jest bardzo prosta, bo ona polega na tym, że jak dodasz, dodasz do tej adnotacji. Po prostu rest controller, a jak zobaczysz tutaj sobie w implementacji tego z kontrolem, no to ten rest controller zawiera kontroler, co nie, ale zawiera też coś takiego, co jest bardzo ważne to adnotację response body. I ta, re ta adnotacja response body jest kluczowa do tego, żeby uświadomić e, Springa, że tobie chodzi o to, żeby zwrócić odpowiedź jako ciało, czyli to już nie będzie e, tutaj wykorzystywany ten view resolver, czyli to ten proces, który tu jest. Nie będzie go w ogóle, przez to, że używi, użyliśmy małpka REST-Controller. Nie będzie też tego kroku, tutaj 6B, czyli to wszystko, to co tu jest, odpada. Tego nie ma, nie? Omijamy cały ten proces tutaj zwracania HTML-a i tego wszystkiego. Tego tutaj po prostu nie ma, jak użyliśmy REST-Controller. Teraz, jak użyliśmy sobie REST-Controller, rest no to tutaj zmieńmy sobie na pewno nie get view songs, bo to nie jest ta ścieżka, którą chcemy, tylko tu jest po prostu getSongs, nie? Bo getViewSongs no to było w tym kontrolerze tutaj. Taka była ścieżka. Dodałem specjalnie view, view przed tym Songs, żeby było rozgraniczenie. A w tym REST kontrolerze mamy tutaj po prostu request slash Songs. No i pierwszy tutaj endpoint to jest getMapping, czyli w Słagerze to jest po prostu dokładnie to, nie? Czyli ten getSongs tutaj, to jest dokładnie to. REST kontroler, nawet tutaj nazwane. No i teraz co się zadzieje w momencie, kiedy ten HTTP request tutaj przyjdzie, czy tam HTTP request. No właśnie, będzie, flow będzie dokładnie tak samo z początku, czyli będzie jeden znowu dochodzi do, tutaj do kontenera serwletów, z http jest to zamieniane na właśnie tutaj na wywołanie metody w dispatcher serwlecie. Ten dispatcher servlet znowu tutaj trafi do tego handler mappingu, więc tutaj wszystko dzieje się tak samo. E, tutaj oczywiście nie będzie view songs, tylko po prostu slash songs, tak, szukane, no bo taką ścieżkę ten użytkownik chce uzyskać. Ona zostanie odnaleziona, więc tutaj w tym kroku piątym zostanie zwrócone do dispatchera, że odnalazło kontroler, który ma, taki, ma taką metodę http, ma, takiego, ma taki endpoint. I to jest właśnie ten content negotiation też, e, które będziemy później omawiać, że e, dodatkowo jak będziemy mieć tutaj jakieś adnotacje, tutaj get mapping produce na przykład, coś takiego jest produce. O to tutaj będziemy mogli sobie ustawić na przykład, że chcemy JSONa zwrócić, ale domyślnie dzięki Spring Bootowi, jak tutaj ustawiamy ten obiekt, używamy rest kontrolera, to domyślnie będzie ten JSON zwracany, więc no, ten content negotiation jeszcze poruszymy, żeby po prostu tutaj w mapping handlerze znalazł nam kontroler. No i dobra, i tutaj w tym szóstym kroku, 6a tutaj w sumie, ten dispatcher wie, OK, no to to jest rest kontroler, teraz odczytuje, OK, to jest rest kontroler, to nie jest zwykły kontroler, tak jak było, więc ja mogę sobie ominąć ten cały proces niżej, ten dispatcher o tym wie. I po prostu ten rest controller wykonuje swoją robotę, czyli to jest wszystko to, co tutaj się dzieje w tym kodzie. I jako Return ma ustawione Response Entity OK, co nie. I dlatego, że mamy Response Body, tą adnotację ustawioną właśnie tutaj w rest controllerze Response Body. To ja teraz nie muszę wszędzie pisać tego tutaj na przykład, nie. E w tym miejscu Response Body. Normalnie bym musiał to pisać, gdybym użył na przykład adnotacji controller, więc mógłbym użyć tutaj sobie adnotacji Controller, i ustawić, ustawiać wszędzie response body. No ale właśnie programiści ustalili, że o dobra, po co mają to wszyscy robić? Używać tego kontrolera? Niech po prostu wszyscy używają rest kontrolera, który, do którego dobudujemy, i wszyscy korzystający z tej anotacji nie będą musieli tego dopisywać, tego response body. Więc tutaj mogę to usunąć. I ten kod się wykonuje, czyli dispatcher servlet uruchomił tą funkcję get all songs, tutaj ma jakiś parametr i jest zwracana odpowiedź, nie? Jako response entity, więc ten rest controller zwraca już teraz nie. HTML, -a, czy tam nazwę stringa, tak jak było tutaj, w tym View Controllerze, string tu był zwracany i return songs. Tutaj REST Controller zwraca nam Response Entity OK. Co nie? Czyli jakiś obiekt o nazwie Response Entity, o nim jeszcze będę mówił, ale po prostu jest to jakiś obiekt, a nie jest to string, który zawiera nazwę jakiegoś pliku HTML-owego, tak jak to tutaj było, nie? Więc to jest ta różnica. I dlatego ten View Resolver w ogóle nie zostaje odpalony. REST Controller zwraca ten obiekt jawowy ten response entity z annotacją response body, no i po prostu ten servlet wie, OK, dobra, to ja muszę teraz ten obiekt zamienić na odpowiedni typ, w zależności od tego, co ten użytkownik chciał, bo tutaj właśnie mówię o tym content negotiation, czyli o tym negocjacji tego, co użytkownik chce od nas dostać. Czyli jak on powie, że chce json może to ustawić sobie w nagłówku HTTP, w nagłówku, który się nazywa accept, accept muszę sobie ustawić JSON, tam application JSON się ustawia. No i jeżeli teraz nasza aplikacja jest gotowa na to, żeby zwracać JSON-y, a jest, no bo domyślnie Spring Boot nam ustawia, że e, zwracamy JSONa, czyli mamy, mamy dostępne takie coś e, i używając tej anotacji RestController i ResponseBody automatycznie domyślnie używamy tego JSONa. No to tutaj w tym przypadku e, ten dispatcher serwet po prostu zamieni za pomocą konwertera, czyli tutaj mamy też w dokumentacji opisane to, e, że Spring MVC E, znaczy Spring Boot autokonfiguruje nam coś takiego jak HTTP Message Converter, i to też omówię w jednej z kolejnych lekcji, ale właśnie to jest odpowiedzialne za to, żeby nam ten obiekt, który zwracamy w tym kontrolerze, tutaj o, ten response entity, to co tutaj jest zwracane, żeby to nam przekonwertować na JSON, żebyśmy my się w, ogóle, w ogóle nie musieli tym martwić. Jak widzisz tutaj w kodzie, nigdzie tego nie mam. Mam tylko coś takiego jak w Pomie pom mamy Spring Boot Starter Weba, a ten Spring Boot Starter Web. Ma w sobie starter JSON i tutaj w tym Spring Boot starter JSON drzemie właśnie cały ten potencjał, który potrafi e, wykorzystywać taką bibliotekę, która się nazywa Jackson. A Jackson to jest nic innego jak konwertowanie Java na JSON'a i odwrotnie, z JSON'a na e, na Java. Więc Jackson, taki w sumie fajna nazwa. Be, później będę o tym mówił. No i tutaj e, w ten serwer dostaje dispatcher servlet odpowiedź od naszego REST controllera, i po prostu zwraca to jako odpowiedź HTTP. Co normalnie już jest jako JSON, nie? Czyli tutaj już body jest JSON i po prostu zwraca to. Tutaj w tym ósmym kroku. W sumie to powinien być ósmy krok, nie? Bo jak tutaj był siódmy, to tu jest ósmy, ósmy krok teraz. No i po prostu zwracane jest to do użytkownika i użytkownik to widzi. W praktyce to wygląda tak, że po prostu tutaj znowu wywołuje sobie endpoint. Klikam Enter. Poleciał zapytanie typu GET do naszego serwera i dostałem wyświetlony tutaj JSON, no bo moi, ja jestem klientem, czyli jestem chromem a Chrome domyślnie by chciał wyświetlić HTML-a, tylko, że tego HTML-a ja nie zwracam z mojego serwera, tylko zwracam JSON-a, więc ten JSON zostaje w ten sposób wyświetlony, nie? I właśnie w ten sposób działa cały to flow, że ten REST controller się wywołuje. I oczywiście można to sobie zdebugować, prześledzić, jaki tu jest cały flow tego, co tam się pod spodem dzieje. Wystarczy, że dasz sobie tutaj endpointy, ustawisz breakpointa, ustawisz debuga i przeanalizujesz sobie pod spodem jak to pod maską działa, tak naprawdę ten cały tutaj Spring MVC, ale tak naprawdę nie ma sensu tego aż tak mocno zgłębiać, bo masz to też opisane w dokumentacji tutaj i z twojej perspektywy jako takiego juniora tak naprawdę no, musisz tylko wiedzieć, że ten Spring MVC działa, jaka jest różnica między restem a rest kontrolerem, no i że tutaj automatycznie zostanie użyty HTTP message converter z tego HTTP message converter tutaj, nie? To o tym jeszcze opowiem, ale jeszcze jeżeli chodzi o dokumentację, to tutaj w Spring MVC właśnie jest coś takiego jak Spring Web MVC i są Annotated Controllers, i tutaj masz opisane, że, no, że po prostu musisz oznaczyć jak, klasę jako kontroler, Masz tutaj małpka, get getMapping, masz tutaj też te wszystkie annotacje, które my wykorzystywaliśmy, czyli e, właśnie getMapping i tak dalej. A jak sobie pójdziesz dalej tutaj, next do declaration, to tutaj jest napisane właśnie, jaka jest ta różnica między REST controllerem a kontrolerem zwykłym, nie? że tutaj jest dodawany Response Body. I masz tutaj wszystko opisane, to co ja mówię. Tak naprawdę, wart, warto poczytać sobie zawsze do poduszki, żeby angielski poćwiczyć, żeby też po prostu mm, zagłębiać się w tą wiedzę i tak na luzie poznawać to wszystko, bo później o wiele łatwiej się kodzi i nie popełnia się aż tylu błędów, jeżeli sobie gdzieś tam mniej więcej znasz. Ale polecam najpierw używać, później dopiero doczytywać, co się faktycznie użyło i jak to działa, nie? Także tutaj są na przykład właśnie request mapping, czyli te wszystkie anotacje get mapping, patch mapping, więc to wszystko sobie doczytaj. Tutaj te. Mm, Właśnie jak to działa, że mamy ustawianie tutaj tych ścieżek, że tutaj to działa pod spodem, więc to wszystko jest tutaj opisane. Handler, methods, mamy tutaj różne też anotacje, które wykorzystywaliśmy, na przykład właśnie request header, request param, tu gdzieś request body jest na przykład, nie? Czyli ten request body to było w endpointcie post tutaj, post mapping o tutaj, request body, nie? Więc to wszystko jest opisane w dokumentacji, co to, co to robi. Ta dokumentacja nie jest długa, widać po prostu request body sobie czytasz, że możesz to użyć, żeby odczytywać ciało zapytania, czyli ten obiekt klasy tutaj account i zamienić go po prostu na z JSONa. I tutaj jest nawet informacja, że ta anotacja, jaką używamy request body, to ona faktycznie używa coś takiego jak HTTP message converter. Jeśli sobie wejdziesz tutaj głębiej, to tutaj są te wszystkie od Spring Boot'a mm, dostępne konwertery, co nie? Można sobie je używać. E Spring Boot'a, ale też od Spring'a, z tego co widzę tutaj. Także ten Spring Web też do, dostarcza te konwertery tutaj za, za free. Nie? I tu jest coś takiego jak mapping Jackson to HTTP message. I to jest e, używane do tego, żeby konwertować obiekty na JSON'a i z JSON'a z powrotem. Także to wszystko jest opisane. Linka będziesz mieć oczywiście pod, pod lekcją. E, no i to jest ta główna różnica między restem, REST kontrolerem a kontrolerem. E, I też opowiem później w kolejnych lekcjach co to w ogóle ten REST jest, tak teoretycznie, ale to jest wszystko, co musisz wiedzieć tak naprawdę, jeżeli chodzi o to tworzenie aplikacji tutaj webowych i to, co napisaliśmy na razie w kodzie. Jeszcze będziemy kilka rzeczy poruszać, także zapraszam Cię do kolejnych lekcji. Hej!